Mamy tylko jedną Ziemię, a jej przyszłość zależy od każdego, na pozór niewielkiego ludzkiego działania. Zależy od każdego z nas. Nie próbuję sobie wyobrażać Boga, wystarczy mi odczucie potęgi i majestatu przyrody. Albert Einstein. Apel do ludzi. Stanisław Karaszewski. Gdy się do życia wiosną świat budzi, przyroda pisze: apel do ludzi. To my rośliny, to my zwierzęta. O naszym zdrowiu nikt nie pamięta? Trujące ścieki, trujące dymy, bez tlenu rzeki, my się dusimy. A gdy umrzemy w trującym brudzie, na martwej ziemi zginą też ludzie. Chcemy żyć z wami w zgodzie, przyjaźni, niechaj nie zabraknie wam wyobraźni. Tęczowy motyl nad łąką lata, pająk misternie sieciwą uplata. Patrzcie, jak pięknie w lesie, w ogrodzie, ile jest życia w ziemi i w wodzie. I ty, pierwszaku, oszczędzaj wodę. Nie niszcz i nie śmieć. Dbaj o przyrodę. Jeśli będziemy konsekwentnie, bezmyślnie niszczyć i zaśmiecać ziemię, to niestety nasze dzieci i wnuki nie będą miały gdzie żyć. Ale sprawa nie jest jeszcze przegrana. Jeśli każdy z nas w swoich codziennych wyborach będzie miał na względzie środowisko naturalne i będzie wybierał świadomie, wiele się zmieni.
Drzewa są po prostu piękne. Potrzebują tak niewiele. Bo słońca, deszczu, a od nas szacunku. Łukasz Borowicz. Kiedy wycięte zostanie ostatnie drzewo, ostatnia rzeka zostanie zatruta i zginie ostatnia ryba, odkryjemy, że nie można jeść pieniędzy. Przysłowie indiańskie. Kto jest okrutny w stosunku do zwierząt, ten nie może być dobrym człowiekiem. Arthur Schopenhauer. Kiedy pszczoła zniknie z powierzchni ziemi, człowiekowi pozostaną już tylko 4 lata życia. Skoro nie będzie pszczół, nie będzie także zapylania. Zabraknie więc roślin, potem zwierząt, wreszcie przyjdzie kolej na człowieka. Charles Darwin. Pamiętajcie, że los naszej planety jest w naszych rękach. Naszymi codziennymi wyborami możemy wiele zdziałać. W końcu zaczynamy rozumieć, że styl życia ma wpływ na otaczający nas świat. Każdy z nas, przestrzegając te podstawowe i niewymagające dużego nakładu pracy zasady, jest w stanie przyczynić się do poprawy stanu środowiska naturalnego. Do uzdrowienia człowieka i ziemi.